Pierwszy sobotni mecz 21. kolejki PKBP Ekstraklasy to jest starcie w Kielcach, gdzie miejscowa Korona podejmowała Lechia Gdańsk. Wynik 1-0 dla gospodarzy, natomiast zanim przejdę do oceny tego spotkania, zachęcam do subskrypcji kanału, a także do zostawienia przycisku lubię to pod filmem. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że współczuję wszystkim kibicom Lechii i tym, którzy pojawili się na sektorze gości na stadionie w Kielcach i tym przed telewizorami w Gdańsku, bo wydaje mi się, że to spotkanie mogła Lechia nie tylko zremisować, ale i spokojnie wygrać. Tak naprawdę końcowy fragment spotkania, czyli od minuty 60, kiedy Kirylo Petrow ogląda drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę, Lechia dominowała, Lechia miała olbrzymią przewagę, no ale nie potrafiła tego przekuć na bramkę. Zabrakło mi po pierwsze decyzyjności, po drugie dogrania na głowę Łukasza Zwolińskiego, który w tym spotkaniu miał jakiś niesamowity magnes, natomiast Lechia w konsekwencji sama jest sobie winna. Pozdrawiamy Michała Nalepę, autora chyba największego kiksu tego sezonu w Ekstraklasie. Od początku Korona była bardzo poukładana. Wydaje mi się, że w pierwszej połowie była drużyną lepszą, drużyną, która miała pomysł na to spotkanie. Imponowały przede wszystkim gra po obwodzie, gra szybka i decyzja w strzałach, bo wielokrotnie Kielczanie decydowali się na takie zakończenie akcji jak strzał z dystansu. Między innymi Łukowski czy Dekanu, autor przepięknej bramki, wydaje mi się, że jedno z ładniejszych trafień na pewno w tym roku kalendarzowym 2023. No a po drugie, dobrze i aktywnie zachował się Sikawka, kiedy to koledzy oddawali strzał. On podbiegał pod Duszana Kuciaka, który miał bardzo dużo pracy w tym meczu, natomiast w konsekwencji nie udało mu się nic trafić. W drugiej połowie, no tak naprawdę Lechia, zanim zdążyła się rozpędzić, otrzymała prezent od gospodarzy w postaci wspomnianej czerwonej kartki. Tutaj bardzo żałuję, mimo tego, że nie sympatyzuję szczególnie ani Koronie, ani Lechii, no, że Lechia po prostu tego nie zmaterializowała na bramki, bo wydaje mi się, że zwłaszcza już po wejściu na murawę Flavio Paixão i z grą na dwie dziewiątki, że drużyna, która okej, nie jest w strefie spadkowej, ale wciąż nie jest pewna ligowego bytu, no nie potrafi wygrać jednak z pełnym szacunkiem z ekipą, która dysponuje dużo mniejszym potencjałem. Uważam, że Lechia to jest spokojnie drużyna, która mogłaby się kadrowo oczywiście pokusić o górną część tabeli, natomiast wyjeżdża z Kielc bez punktów po ciekawej grze, natomiast bez finalizacji. Brakowało też decyzyjności w dograniu pod pole karne. Wydaje mi się, że wielokrotnie środkowi pomocnicy, zamiast decydować się na dogranie, tak zwane na aferę, zwłaszcza już pod koniec meczu, byli bardzo asekuranccy. Szkoda, bo przecież trzeba ryzykować w takich sytuacjach. Wydaje mi się, że bramka na 1-1 po pierwsze wisiała w powietrzu, a po drugie była po prostu do zebrania. Wydaje mi się, że Korona też popełniła błąd, bo właściwie gospodarze sami się prosili o to, żeby strzelić im gola. Wydaje mi się, że Kamil Kuzera zbyt wcześnie zareagował tak dość defensywnie i ustawił drużynę właśnie na ten tryb bronienia. Kilka kontr było, natomiast nic konkretnego. Wydaje mi się, że Korona może się cieszyć, a Lechia może być wściekła. I raz jeszcze mówię, sam jako postronny kibic współczuję kibicom, zwłaszcza Lechii, no bo ten mecz był po prostu, uważam, do wygrania. Dzięki, pierwsze sobotnie starcie z nami. Raz jeszcze zachęcam do subów i do lajków pod filmem. Zachęcam także do innych filmów. Dzisiaj kilka ciekawych spotkań, m.in. Raków Częstochowa w tle, więc do zobaczenia w kolejnych materiałach.